Czołem, czołem, kromka z rosołem, witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale. W końcu przyszedł czas na ostatnią klasę w serii mojej ulubiony setup. Będzie to snajper zwiadowca, bardziej zwiadowca. Dlaczego zwiadowca, to wam za chwilkę opowiem. I zaznaczam, że jest to mój prywatny, osobisty, kromkowy wybór. I te bronie, o których będę tutaj mówił, wcale nie muszą być najlepsze w grze. Najlepiej mi się po prostu nimi gra. A że na dodatek jeszcze nie mam za dużego doświadczenia w graniu snajperem, to potraktujcie ten materiał jako takie moje spostrzeżenia związane właśnie ze zwiadowcą i z tym, jak ja się staram nim grać i poruszać na mapie. Dobrze, moi mili, zatem wyróżnię tutaj dwa klipy. Dwa klipy z dwoma brońmi, typami broń, tak? Pierwszym typem będzie oczywiście snajperka typu Bolt Action i jest to, moi drodzy, Scout Elite. Zdaję sobie sprawę, że w tym momencie możecie się troszkę zdziwić. Ci, którzy grają częściej snajperem, mogą się zapytać, dlaczego akurat ta broń. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę statystyki, nie wskazuje wiele na to, aby tą bronią można było sobie dobrze radzić. Może inaczej, nic tak naprawdę za nią nie przemawia. Nic nie przemawia za tym, aby akurat tą broń wybrać zamiast na przykład M98B na przykład, albo SRR61, ale zaraz wam wytłumaczę, dlaczego ja lubię tą bronią akurat grać, jeśli już mi się zdarzy grać faktycznie snajperką Bolt Action. Słuchajcie, jeśli chodzi o takie krótkie statystyki, to Scout Elite oczywiście maksymalne obrażenia to 100, minimalne 36,6. I to jest bardzo istotne, ponieważ w momencie, kiedy strzelamy z bardzo daleka, to bardzo często niestety istnieje taka sytuacja, że przez ten współczynnik 36,6 zadawanych obrażeń, w momencie, kiedy strzelamy w głowę, bo wiadomo, zawsze jak strzelamy w głowę, to obrażenia są mnożone razy ileś tam konkretnie, tak? Już teraz dokładnie nie pamiętam ile. I w przypadku każdych innych snajperek typu Bolt Action, w zasadzie poza F i Y, z tego co pamiętam, za każdym razem, byle gdzie trafimy w głowę, z jakiejkolwiek dalekiej odległości, to pomnożenie damage'u minimalnego, czyli w przypadku Scout Elite 36,6, razy ten multiplier, czyli mnożnik trafienia w głowę, daje killa, czyli daje ponad 100 punktów obrażenia. W przypadku Scout Elite jest to mniej niż 100 punktów. I to sprawia, że Scout Elite jest jedną z dwóch snajperek, która nie ściąga na hita w głowę z każdej odległości. Przez co jest jedną... Może nie jest pierwszym wyborem, jeśli chodzi o snajperki Bolt Action, jednakże, słuchajcie, w przypadku grania bardziej close quarters, w przypadku takiego grania na średni dystans, może jak w przypadku szturmu, tutaj akurat widzicie, sprawdza się ona w moim mniemaniu i na moim doświadczeniu, małym, bo małym, ale jednak, całkiem przyjemnie. Po pierwsze, przeładowanie jest naprawdę w miarę szybkie. Prędkość wylotowa kuli również jest jedna z najwyższych, jeśli chodzi o snajperki Bolt Action, co sprawia, że z daleka możemy naprawdę w miarę łatwo trafiać. Ogień własnym nie zabił, nie wiem o co chodzi, że z dalszych odległości przez tą prędkość wylotową kuli możemy naprawdę trafiać z daleka całkiem ładnie, co tutaj czasem będziecie mieli przebłyski. I moi drodzy, snajperka Scout Elite posiada najlepszy współczynnik strzelania z biodra, jeśli tak to można powiedzieć. Najlepiej się strzela tą bronią hip fire. Wiem, że to może jest dziwna opcja, jeśli chodzi o snajperkę Bolt Action, ale takie rzeczy wyczytałem i takie rzeczy ze statystyk synthic.com, do których link będziecie mieli w opisie, można wywnioskować. Także to jest jedna rzecz. Tak jak tutaj przed chwilą zobaczyliście, jako zwiadowca staram się grać agresywnie, stąd właśnie mój typ padł na Scout Elite, który posiada 6 kul w magazynku i przeładowanie przy kuli w komorze wynosi 2,85 sekund, a przy pustej 4,3, czyli długo, tak? Czyli długo, dlatego warto wybrać sobie sidearm, czyli pistolet, z którym czujemy się naprawdę komfortowo. W moim przypadku jest to SW40. Słuchajcie, bestia. Moim zdaniem jest to najlepszy pistolet. Jeszcze będziecie mieli o nim materiał osobny, bo graliśmy na serwerze tylko z pistoletami. W każdym bądź razie, moim zdaniem, łączy on zalety Magnuma z Battlefielda 3 i Rexa
jest taką troszkę hybrydą. W każdym razie ja się czuję z nim bardzo pewnie, dlatego używam go tutaj właśnie w tym momencie. Jeśli chodzi o moje dodatkowe wszelkiego innego rodzaju typu rzeczy, to słuchajcie, oczywiście znacznik odrodzenia i zazwyczaj C4. Zazwyczaj C4. Rzadko używam tuksów, szczerze mówiąc, i czujników ruchu, bo tak jak mówię, mało co gram snajperem na przykład na podbojach. Tam może by się to bardziej przydało. Natomiast jeśli chodzi o drugą broń, tutaj pozdrowienia dla chlebów. Tarność robi właśnie quickscope 360 z podskoczeniem na dachu. PTFO, Tarność, PTFO. Drugim moim wyborem, i z tego przyznam się szczerze, najczęściej korzystam, już jeden materiał o tym był, jest SKS, DMR, słuchajcie, który sprawia, że czuję się zdecydowanie pewniej w takich sytuacjach close quarters. Słuchajcie, pusty magazynek, przeładowanie 3,5 sekund, jeśli chodzi o kulę w komorze, 2,3 sekundy. Jeśli chodzi o naboje, 21 nabojów, co sprawia, że naprawdę można być śmiertelnie niebezpiecznym na bliski, średni kontakt. Ja to tak odczuwam, bo będziecie mieli tutaj za chwilkę klip, w którym naprawdę radzę sobie całkiem dobrze w dosyć bliskim środowisku. W momencie, kiedy staram się być troszkę bardziej agresywny, a zazwyczaj staram się być bardziej agresywny, bo niestety strzelanie z daleka nie wychodzi mi to całkiem nieźle, całkiem dobrze, tak jak na przykład Scorpiusowi, do którego link w opisie będziecie też mieli. Mogli sobie zobaczyć, czy chociażby Yoshiemu. Dlatego staram się być takim mobilnym punktem odrodzenia, który oznacza cele, który rzuca czujniki, rzadziej co prawda, ale bardzo często nosi przy sobie C4. Jeśli chodzi oczywiście o tą klasę, to również sidearmem jest SW40, czyli pistoletem. Aczkolwiek wydaje mi się, że równie dobrze możecie tutaj sobie polatać chociażby z takimi półautomatycznymi pistoletami jak G18, czy chociażby z dobrą, starą, poczciwą Rafiką. Także moi mili, to jest mój taki ulubiony setup. W momencie, kiedy ja staram się grać zwiadowcą, bo będę tutaj mówił o zwiadowcy, nie o snajperze, tak jak o tym panie, którego tutaj zabiłem, i o tym drugim panie, panu, którego tutaj zabiłem, staram się grać agresywniej, a w momencie, kiedy latam sobie z SKS-em, bardzo, bardzo często, w zasadzie za każdym razem zakładam, słuchajcie, tłumik. Tłumik, przez co staje się niewidoczny na mapie, to jest oczywiste, ale w momencie, w którym jest jakaś sytuacja podbramkowa, gdzie jest naprawdę dużo rzeczy się dzieje, bo tak na przykład dzieje się na szturmie i tutaj będziecie mieli możliwość zobaczenia, jak się wiele czasem dzieje, ten tłumik pozwala mi troszeczkę zminimalizować przewagę innych zawodników, którzy używają karabinków, którzy używają broni, które strzelają ciągle, tak? Nie pojedynczymi strzałami, jak chociażby w przypadku SKS-a, tylko ciągle, przez co czasem można troszkę rozważniej podejść do rozgrywki, troszkę bardziej taktycznie. No i oczywiście, jeśli chodzi o SKS-a, używam scope'a bodajże 4, najczęściej, żeby otrzymać troszkę więcej przybliżenia, aczkolwiek nie na tyle dużego, aby nie ogarniać, co się dzieje wokół mnie. Natomiast jeśli chodzi o Bolt Action, Scout Elita i każdą inną w zasadzie snajperkę, którą próbowałem i którą grałem, to używam 8 i słuchajcie, używam tylko i wyłącznie jednego przybliżenia. 8 po to, aby się przyzwyczaić do tego przybliżenia. I to taka rada, jeśli będziecie grali snajperem, to starajcie się zazwyczaj używać scope'a o jednej standardowej wartości powiększenia, bo to sprawi, że po prostu się do niego przyzwyczajicie i nie będziecie musieli zmieniać jakichś przyzwyczajeń w momencie, kiedy weźmiecie inną broń. Także moi mili, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Tak jak mówię, to są moje odczucia prywatne, nie są poparte żadnymi mega ekstra zajebistymi badaniami. Także chill out. I słuchajcie, pamiętajcie, Kromka mówi, Kromka radzi, Kromka nigdy was nie zdradzi. Ja was zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania. Przypominam, że możecie sobie kupić koszulinkę, koszuleczkę, podkładkę w sklepiku chlebowym. Link do niego jest w opisie. Niedługo będzie odcinek z Szymonem i niedługo będzie odcinek z pistolecikiem. Tym SW40 wspomnianym wcześniej, o nim wtedy troszkę szerzej opowiem, tak samo jako ogólnie pistoletach. I na braci również niedługo się przygotujcie. Także trzymajcie się i do usłyszenia w następnych materiałach. Pa, pa!